Zachód. Dziś spotykamy się na wernisażu wrocławskiej malarki, rzeźbiarki pani Bogny Kozery-Radomskiej. Pozwolicie Państwo, że króciutko przeczytam Państwu informacje na temat dzisiejszej naszej autorki. Pani Bogna Kozera-Radomska, absolwentka studiów artystycznych na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dyplom uzyskała w dziedzinie malarstwa pod kierunkiem profesora Nikola Noskowa i rzeźby pod kierunkiem profesora Leona Podsiadłego. W 2006 roku otrzymała tytuł doktora w Wydziale Malarstwa. Jest autorką rzeźb plenerowych w Polsce i za granicą. Samodzielnie prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP. Zrealizowała 11 wystaw indywidualnych, brała udział w 23 wystawach zbiorowych. Proszę Państwa, przed Państwem pracę i sama autorka, pani Bogna Kozera-Radomska. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam powitać wszystkich przybyłych gości na tą skromną uroczystość. A bardzo przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie mnie do zorganizowania tej wystawy we wnętrzach Centrum Kultury Wrocław Zachód. I tu szczególne podziękowania dla pani dyrektor Jolanty Chojnackiej. Dziękuję. Chciałabym również jakby podkreślić to, że pomimo tego, że nie jest to typowe wnętrze, nie jest to typowa galeria sztuki plastycznej, jednak sama organizacja i profesjonalizm pań, które pomogły w organizacji tej wystawy, jest naprawdę na dużym poziomie. I z tego, jakby z tego powodu również duży ukłon dla osób, które były zaangażowane w tworzenie katalogu, w tworzenie całej wystawy. Chciałabym kilka rzeczy powiedzieć na temat prac, które dzisiaj możecie Państwo oglądać na tej wystawie. Wystawa zaczyna się w holu, piętro niżej, najbliższą jakby pierwsza część wystawy. Są to obrazy akrylowe z 2010 roku. Widzimy tutaj również obrazy olejne, obydwa, rysunki, a także prace, obrazy ceramiczne. Chciałam jakby powiązać, pokazać część działalności, część sztuki, którą się zajmuję, bo robię jeszcze zajmuję się również rzeźbieniem, ale w związku z tym, że jestem takim troszeczkę gigantomanem, jeśli chodzi i o malarstwo, i o rzeźbę, rzeźby na ogół są tak ciężkie, że ciężko byłoby je po prostu przewieźć. W katalogu wideo można zobaczyć prace rzeźbiarskie, które do tej pory, część oczywiście, które do tej pory zrealizowałam. To tyle na temat pracy, które widzimy na wystawie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Zapraszam do oglądania. W imieniu dyrekcji ośrodka zapraszam na symboliczny kieliszek wina. I jeszcze raz bardzo dziękuję.